Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X musi ukrywać się po tak zwanych garażach? Zapraszam. Dosyć często już w dyskusjach internetowych albo około internetowych słyszałem taki zarzut wobec bractwa, że co to w ogóle za działalność bractwa, skoro trzeba się gdzieś tam chować po jakichś mini kapliczkach, po jakichś tak właśnie w cudzysłowie garażach. Sam zarzut może tak bardzo zaskakujący nie jest, ale czasami pojawia się on w bardzo dziwnym kontekście i moim zdaniem świadczy o dosyć dziwnym zjawisku. O co chodzi? Można spotkać zarówno takie zarzuty, że bractwo powinno mieć kościoły, powinno przejmować kościoły w ten czy w inny sposób. To jest jeden typ zarzutów. Pojawia się też inny, że tam, gdzie już przejęło, to nie powinno było przejąć, jak to było we Francji i sam Nicolas de Chardonnay. Tutaj to też bardzo ciekawa sprawa swoją drogą, ale może do poruszenia raczej na koniec tego materiału niż na początek, bo wprowadziłoby to, wydaje mi się, materiał na, na niewłaściwe tory. Żeby pozostać przy głównym wątku. Bractwo nie ma kościołów. Bractwo nie odprawia w tych wielkich katolickich kościołach, które były wybudowane przecież właśnie po to, żeby katolicka msza święta była w nich odprawiana. Pod materiałem, w którym mówiłem o ostatecznym rozwiązaniu kwestii indultu, polecam, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, pojawiło się sporo komentarzy, że co to są za owoce, o których ja mówię. Mówiłem w tym materiale o owocach, które przynosi tradycja. Że tam, gdzie pojawia się tradycyjne duszpasterstwo, tam pojawiają się powołania zakonne, powołania kapłańskie, tam pojawiają się katolickie rodziny. Widać, że tam ta łaska żyje, że ta prawdziwa katolicka nauka i katolickie sakramenty przynoszą owoce, że one zmieniają ludzkie życie i pojawiło się przynajmniej kilka takich komentarzy w stylu, co to są za owoce? Co to są za owoce, jak ta, ta tam grupka ludzi chowa się po jakimś, jakiejś małej kapliczce przy żabce i przy kebabie? I muszę powiedzieć, że jestem tego sposobu argumentacją bardzo zaskoczony. Wydaje mi się trochę, że będę tutaj tłumaczył, że 2 plus 2 równa się 4, ale czuję, że nie mam innego wyjścia. Otóż Dlaczego mnie to tak szokuje? Spójrzmy najpierw, jakie powinny być owoce działalności duszpasterskiej. Pan nasz Jezus Chrystus wysyła swoich apostołów, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wysyła ich, aby uświęcali, aby uświęcali, pokazując prawdę, nauczając prawdy i poprzez sakramenty święte. Pan nasz Jezus Chrystus po to przychodzi na ziemię. Przychodzi, aby nas nauczyć prawdy, aby nam powiedzieć to, czego domyślić się sami nie moglibyśmy, jak na przykład kwestie Trójcy Przenajświętszej, aby nam opowiedzieć o sobie, aby nam opowiedzieć o Bogu, aby przekazać naukę i również, aby umożliwić nam odzyskanie łaski uświęcającej, aby zostawić nam środki do odzyskania łaski uświęcającej, do wzrostu w łasce. Po to przychodzi na Ziemię, po to przyjmuje swoją mękę, składając ofiarę za nasze grzechy. Po to zostawia przenajświętszą ofiarę mszy świętej, po to zostawia nam sakramenty święte, abyśmy później z tych łask mogli skorzystać. Jeśli dla kogoś wszystkie, czy którakolwiek z tych myśli jest kontrowersyjna, odsyłam do moich materiałów z playlisty Obrona Wiary. Praktycznie o każdej z tych myśli, o każdym z tych punktów nagrałem osobny materiał, więc odsyłam, można się z tym zapoznać. Zasadniczo to, co powiedziałem, dla katolika w żadnym wypadku nie powinno być kontrowersyjne, to znaczy, jest to po prostu stała nauczania. Katolickiego, niezmienne jest to nauczanie katolickie. Pan nasz Jezus Chrystus przekazuje nam naukę i sakramenty święte, przeświętą świętą po to, żebyśmy my do zbawienia zdążali. A więc naturalnie owoce dusz pastelstwa to będą właśnie te owoce łaski. To będzie właśnie to, to będzie nauka, która jest przekazywana, łaska, która jest przekazywana, i owocami nazwiemy te owoce, które to ziarno zasiane w duszach. Przynosi, a więc gdy życie ludzkie pod wpływem tej Bożej łaski się zmienia, pod wpływem prawdy i łaski się zmienia. Gdy ludzie na przykład właśnie poświęcają swoje życie Panu Bogu w życiu zakonnym, w życiu Bogu poświęconym, w życiu kapłańskim, to jest to wyraźny owoc tej Bożej łaski. Gdy ludzie prowadzą katolickie życie, porzucają grzechy, gdy ludzie zakładają katolickie rodziny, to są wyraźne owoce łaski. Bożej, wyraźne owoce prawdy i bożej łaski. Więc, gdy wokół jakiejś, jakiejś parafii, czy też parafii w cudzysłowie, gdy widzimy, że tam gromadzą się ludzie, którzy zbliżają się do Pana Boga, którzy porzucają swoje grzechy, którzy praktykują sakramenty coraz regularniej, którzy z czasem zmieniają swoje życie, gdzie kolejne pokolenia, które przychodzą praktykują swoją wiarę. Część z, z tych młodych ludzi poświęca swoje życie Panu Bogu. Tam widzimy, że ta prawda i łaska przynosi owoc. Po to kapłani idą w świat, aby właśnie takie owoce przynosili. Po to wierni przychodzą do kapłanów, przychodzą do kościoła, aby tej łaski Bożej zaczerpnąć, aby prawdy i łaski Bożej zaczerpnąć. Po to to wszystko Istnieje. I jak wspomniałem, czuję się trochę jakbym tłumaczył podstawy matematyki, że 2 plus 2 równa się 4, ale jakby wydaje mi się, że nie mam innego wyjścia i przepraszam, jeśli, jeśli wyważam otwarte drzwi, ale gdy ktoś mi mówi. W tym momencie, w którym ja mówię o owocach, które tradycja przenosi, bo wyraźnie przenosi owoce, wyraźnie widać, że modernizm jest sterylny, że jest bezpłodny, że ludzie nie zmieniają swojego życia pod jego wpływem, że nie ma z tego powołania, nie ma z tego katolickich rodzin, że im bardziej taka parafia staje się zmodernizowana, tym bardziej staje się pusta, martwa i bezpłodna. To po prostu widać. I każdy, kto. Powiedzmy, na chłodno próbuje tą sytuację zanalizować, będzie to dokładnie widział. I nie można się tutaj rozpłonąć tym, że świat się zmienił, bo świat się zmienił dla wszystkich, również dla, dla tracców zmienił się świat, a jednak wszędzie, gdzie powstają tradycyjne duszpasterstwa, gromadzą się ludzie i to nie są starzy ludzie, którzy pamiętają jeszcze przed trudenską, to są zawsze młodzi ludzie, którzy szukają prawdy, którzy szukają poważnej wiary, którzy szukają można powiedzieć wiary na poważnie. To są zawsze ludzie, którzy bardziej na poziomie rozumowym szukają swojej wiary, a więc na właściwym poziomie, bo człowiek jest tak stworzony, żeby przez rozum szukał prawdy, a nie żeby szukał jakiegoś emocjonalnego zaspokojenia w pierwszej linii. Tacy ludzie są przyciągnięci do tradycji i tradycja, gdy przyciągnie takich młodych ludzi, raczej właśnie na poziomie rozumowym szukających Pana Boga, to zmienia ich. I to po prostu widać. No i teraz ja o tym mówię o tych prostych, moim zdaniem, oczywistych rzeczach, a słyszę w, w odpowiedzi: e, tam co to są za owoce? Wy nie macie kościołów, odprawiacie te msze święte w jakichś garażach pomiędzy żabką a kebabem. Co to są za owoce? I ja wtedy muszę powiedzieć, że. No jestem w głębokim szoku. Jak można w ten sposób myśleć? Czy to oznacza, że dla takiego zadającego pytanie w komentarzu widza, naprawdę kwestia budynku jest ważniejsza od przekazywania łaski, od prawdy? Naprawdę lepiej, Waszym zdaniem, byłoby, gdybyśmy zrezygnowali z głoszenia Bożej prawdy i zrezygnowali z odprawiania Mszy Świętej w sposób, który Odpowiada temu, co się dzieje, czyli żebyśmy porzucili prawdę i godną liturgię po to, żeby mieć budynek? Naprawdę uważacie, że to jest faktycznie ważniejsze? No, przypominam świętego Atanazego, chociażby. To jest dosyć adekwatne porównanie: święte Atanazy i herezja ariańska. Gdzie przypisuje mu się słowa, oni mają kościoły, my mamy wiarę. Gdzie faktycznie tak było, że większość kościelnej hierarchii stała się ariańska, włącznie z papieżem, który przynajmniej stał się powiedzmy dwuznaczny, jego, jego relacja wobec, wobec ariańskiej hierarchii, ariańskich biskupów była przynajmniej dwuznaczna, a wobec Atanazego dopuścił się również pewnych prześladowań. A więc święta nazwy prześladowane przez wszystkich, porzucone. Właśnie hierarchia, duchowieństwa w dużej mierze jest ariańskie. Jak najbardziej odpowiada to, niezależnie od tego, czy faktycznie to powiedział, czy nie, to odpowiada to temu, co się tam działo. Oni mają kościoły, my mamy wiarę. I oczywiście, że tysiąc razy ważniejsze jest to, żeby, żeby mieć wiarę, żeby mieć liturgię, która faktycznie poprzez swój ryt pokazuje. Co się tutaj dzieje, czyli która dobrze kształtuje wiarę wiernych. Pan nasz Jezus Chrystus nie wysyła swoich apostołów idźcie i budujcie piękne kościoły. One z czasem powstaną, naturalnie powstaną, właśnie w ramach tego rozwoju powstaną kościoły. To się w Bractwie również dzieje. Z czasem, gdy właśnie te owoce zostają przeniesione, gdy dusze się uzmieniają, gdy powstają takie małe chrześcijańskie społeczeństwa, to one z czasem budują sobie, sobie coraz bardziej sakralne, coraz większe, coraz odpowiedniejsze kościoły, bo po prostu mogą sobie na to pozwolić. To naturalnie będzie w ten sposób powstawało, tak jak w przypadku pierwszych chrześcijan. Którzy po prześladowaniach naturalnie budowali kościoły, po części już oczywiście dostawali od cesarza Konstantyna, ale to po prostu naturalnie powstawało. Ale w pierwszych wiekach chrześcijanie też nie mieli pięknych świątyń. I też można im postawić taki zarzut: o co wy tam w tych katakumbach odprawiacie tą przeświętą, co wy tam się musicie chować po kątach, weźcie jak ludzie tutaj czcicie Zeusa i innych bożków, weźcie sobie jakiś kult, gdzie, gdzie można. Czcić praktycznie każdego Boga i nie świrujcie, tak? No nie, no. Wiara i prawda jest po prostu ważniejsze. Oczywiście to ostatnie porównanie jest takie analogiczne. No, nie, nie analogiczne, czyli nie w stu procentach trafne. Dlaczego? No wiadomo, że jednak nie mówimy tutaj w przypadku współczesnych kościołów katolickich o kulcie fałszywych bożków. No chyba, że ktoś tam mamy, czci, jak to papież Franciszek praktykuje i promuje. No to wtedy faktycznie już mamy do czynienia z kultem fałszywych bożków, ale zasadniczo. W przeciętnym kościele parafialnym w Polsce jednak kultu fałszywych bożków nie ma, ale jednak kwestia prawdy i godnej liturgii, która faktycznie pokazuje, co tutaj się dzieje, jest ważniejsza, jest tysiąc razy ważniejsza od budynku, w którym odbywa się liturgię. Mówiłem już kilka razy w moich materiałach o takich tradycjonalistach, estetach i mam wrażenie, że sytuacja... Pojęcie to wciąż nie jest do końca zrozumiane, co też jest dla mnie trochę zaskakujące. Postaram się je może przybliżyć, żeby zrozumieć właśnie, co, co mam na myśli, bo, bo to jest dokładnie ten temat. To znaczy, przez tradycjonalistę estetę mam na myśli właśnie kogoś, dla kogo. Nie jest najważniejsza wiara, nie są najważniejsze sakramenty jako środki do przekazywania łaski, nie są więc w skutku tego najważniejsze owoce wiary i łaski, tylko najważniejsze jest, żeby było tak ładnie, żeby było przyjemnie. Moim zdaniem, taką nawet częstszą formą takiego tradycjonalisty estety jest tradycjonalista klimatysta, jeśli mogę tak to określić. Nie mam na myśli klimatysty w kontekście ekologii, tylko klimatysty w kontekście takiego ogólnego klimatu. Że to ważniejsze jest, żeby właśnie żeby taki klimat, żeby tutaj był taki piękny kościół, taki półmrok chorał gregoriański gdzieś tam pięknie, a w tle pobrzmiewa, żeby to było właśnie takie tradycyjno-klimatyczne kadzidło, piękne szaty, tajemnica. Moim zdaniem takie podejście jest jedynym możliwym w moim odczuciu uzasadnieniem takiego podejścia, że nie to, to w ogóle te garaże. No bo nie, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego inaczej człowiek miałby uznać, że ważniejsze, ważniejsze od prawdy i łaski są budynki. Nie rozumiem. Jakby, a, a jeśli tak nie uznajecie, moi drodzy widzowie, którzy takie rzeczy piszecie, to proszę napiszcie, co, dlaczego uważacie, że ważniejsze jest, żeby mieć kościół, niż to, żeby mówić prawdę i przekazywać tą Bożą. Łaskę. No bo o tym my tutaj mówimy. Jeśli to nie jest oczywisty punkt, w sensie, że, że nie da się przekazywać prawdy i prawdziwie katolickiej liturgii w współczesnych, katolickich kościołach, no to przypominam, że nie można dzisiaj w tych świątyniach katolickich powiedzieć, nie będąc prześladowanym, nie będąc z nich wyrzucanym, nie można powiedzieć, że papież dopuścił się bałwochwalstwa w tym momencie, w którym brał uczestniczył, brał udział w pogańskim kulcie, gdzie w jego obecności generał Franciszkanów i inni prominentni katolicy hierarchowie kłaniali się przed pogańskim moszkiem. Czy mogę to powiedzieć w katolickim kościele? Czy mogę wskazać na to, że najwyższa osoba w kościele dopuściła się bałwochwalstwa? To jest bardzo poważny, publiczny grzech. Czy mogę w polskim kościele powiedzieć, że Jan Paweł II dopuścił się publicznego grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu w tym momencie, w którym pocałował Koran? Czy mogę mówić prawdę? Czy mogę wskazywać na to, że ci hierarchowie kościelni. Promują indyferentyzm religijny, obojętność religijną. To jest konkretne zagrożenie dla wiernych. Czy mogę to powiedzieć w jakimkolwiek katolickim kościele? Jeśli nie mogę tego powiedzieć, to wyjdę i powiem to gdzie indziej, skoro tam mi tego po powiedzieć nie pozwalają, skoro nie jestem w stanie tam tego powiedzieć. Oczywiście mam na myśli powiedzieć oficjalnie, tak z kazalnicy ostrzec swoich wiernych. Jeśli hierarchia kościelna tego nie toleruje, tutaj też niekoniecznie rozummy te, te budynki tak materialnie, w sensie, że wejść do kościoła i powiedzieć, że każdy może, mówimy o takim normalnym funkcjonowaniu duszpasterskim. Normalnie duszpasterz pracujący w kościele powinien ostrzegać wiernych przed zagrożeniami. Ma obowiązek, każdy duszpasterz, też ostrzec dzisiaj wiernych przed zagrożeniem, jakim jest obojętność religijna, która jest promowana przez papieży. I jeśli w jakichś strukturach tego nie można robić, jeśli w jakiejś diecezji tego nie można robić, no to taki kapłan ma obowiązek opuścić tę diecezję i głosić, ostrzegać wiernych przed prawdziwymi zagrożeniami ich duszy. To jest podstawowy obowiązek sumienia wynikający z podstawowego przykazu, polecenia Pana naszego Jezusa. Chrystusa, abyśmy szli i nauczali, abyśmy ostrzegali również wiernych przed tym, co jest zagrożeniem. Oczywiście nie mówię tutaj o opuszczeniu Kościoła w kontekście opuszczenia Kościoła katolickiego, albo mam na myśli wyjście po prostu z budynku, ale to mniej, bardziej mam na myśli odsunięcie się od tej części hierarchii, która próbuje nas powstrzymać przed głoszeniem prawdy. Jeśli hierarchia katolicka próbuje nas powstrzymać przed prowadzeniem wiernych do zbawienia, przed wskazywaniem na konkretne niebezpieczeństwa, no to my im odpowiadamy, przykro mi. Lepiej jest słuchać Boga niż ludzi. Mam podstawowy obowiązek wynikający z polecenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby wiernych do zbawienia prowadzić. I żadne ziemskie posłuszeństwo nie może do tego zmusić żeby przestać mówić, co jest prawdziwe, albo żeby przestać ostrzegać o tym, co jest zagrożeniem dla wiary. A więc prawda i łaska to są najważniejsze rzeczy w kościele. To jest kwestia wiary, i później tej wiary, która przynosi owoce, tej łaski uświęcającej, zjednoczenia z Panem Bogiem, które przynosi owoce, i w tego służbie mamy działać. I naprawdę, naprawdę kwestie właśnie takiego tradycyjnego klimatu, żeby to było pięknie, i żeby było kadzidło i piękny śpiew, to są naprawdę środki, które mogą pomóc w prawdziwej służbie Bożej. To są środki, które są dobre i, i o które warto zadbać w miarę możliwości, ale nie mylmy ich z celem. Naszego działania. Celem naszego działania nie jest przede wszystkim piękna, dostojna, okraszona najpiękniejszym śpiewem liturgia. Celem naszego działania jest zbawienie dusz. Podstawowym środkiem do tego jest oczywiście godna liturgia, ale przede wszystkim ta liturgia. Musi przekazywać naszą wiarę. Ona przede wszystkim musi pokazywać, co tu się dzieje. A więc nie jest najważniejsze, żeby była w pięknym budynku i żeby wzbudzała jak największe emocje. Najważniejsze jest, żeby kształtowała wiarę. to się odbywa no, przez zachowanie przepisów kościelnych. To znaczy, Kościół stworzył rytm przy świętej, który oddaje naszą wiarę, który prezentuje naszą wiarę, który sprawia, że człowiek w niej uczestnicząc rozumie co się tutaj dzieje. Rozumie, że to jest wielka tajemnica naszej wiary i tak dalej. I zachowując ten ryt, tak odprawiamy liturgię godnie, z całą pewnością odprawiamy liturgię w sposób, który wiemy, że przyniósł na przestrzeni wieków wielkie błogosławione owoce, które wydał wielu Świętych. Czy to znaczy, że trzeba lekceważyć właśnie śpiew i y, y, piękno świątyń? Nie, nie trzeba lekceważyć. To są rzeczy dobre i naturalnie tam, gdzie jest prawdziwa miłość do Pana Boga, będzie również miłość do liturgii. Oczywiście, ale nie mylmy celów ze środkami. Celem jest zbawienie dusz, celem jest zbliżanie dusz do Pana Boga, celem jest wiara i przekazywanie. Łaski. Środkiem jest piękno liturgii, środkiem jest to, żeby były piękne, sakralne budowle, i środkiem niekoniecznym, co pokazują nam dobrze pierwsze wieki chrześcijaństwa, gdzie miłość do Chrystusa była wielka, gdzie, gdzie gorliwość wiernych była ogromna, gdzie była wielka gotowość do składania ofiary ze swojego życia, a jednocześnie przecież pięknych świątyń nie było i, i liturgia również była. Na swój sposób minimalistyczna, to znaczy nie posiadała jeszcze tych wszystkich pięknych melodii, nie posiadała jeszcze tych wszystkich pięknych szat liturgicznych. To dopiero powstawało. Natomiast co, co posiadała? Posiadała to, co najważniejsze, czyli Pokazywała, co tu się dzieje, pokazywała jednoznacznie, że to jest ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, która nas prowadzi do spowienia, że to jest coś wielkiego i tajemniczego, że tutaj dzieje się coś niebywałego, że tutaj sam Bóg składa ofiarę. To liturgia zawsze pokazywała i tradycyjne ryty dostatecznie o tym świadczą, bo one wszystkie mają to samo źródło, przecież wszystkie pochodzą od apostołów. Wszystkie wyrosły z tradycji apostolskiej. Wszystkie one zawierają właśnie te kluczowe elementy. Tą myśl ofiarną, tą tajemniczość i godność. Te, to są rzeczy, które musiały tam właśnie na początku być. I wszystkich tych rzeczy Nowus Ordo nie zawiera. A więc różnica pomiędzy tradycyjną mszą a nową mszą to nie jest różnica, tego, że Nowa Msza jest. To nie jest tylko różnica, że nowa msza jest banalna i kiepska, a stara msza to jest taka wypasiona. Nie, nie, to nie jest ta różnica. Ta fundamentalna, kluczowa różnica jest taka, że msza święta trydencka wyraża naszą wiarę, że ona odpowiada naszej wierze, pokazuje, że to jest ofiara mszy świętej, że to Bóg jest tu rzeczywiście obecny i On składa siebie w ofierze, a nowa msza tego nie robi. I w ten sposób wprowadza ludzi w błąd w kluczowej, najważniejszej sprawie, utrudnia przystąpienie do Bożej łaski. To jest najważniejsze, a nie doznania estetyczne. One mają swoje znaczenie. Człowiek może w ten sposób dostrzec, że coś dzieje się niewłaściwego na Nowym Mszy, gdy widzi, jak banalnie jest ona um, powiedzmy stworzona, jak z wielkim takim. Podłością, to może za dużo powiedziane, ale jak, jak z wielkim brakiem wyczucia jest, jest to wszystko skonstruowane, jak bardzo nie tylko proste, ale prostackie to bywa, jak bardzo światowe elementy tam są używane, jak mało jest w tym sakrum. To człowieka może w jakiś sposób skłonić do szukania tak, ale nie to jest tutaj absolutnie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nowa msza. Jako ryt, nawet w takiej eryceotypiki, w takiej podstawowej wersji mszału, wzorowej wersji Nowego Mszału, nie wyraża w sposób wystarczający rzeczywistej obecności pana Jezusa w najświętszym sakramencie i ofiarnego charakteru przyświętej, świętej, czyli kluczowych prawd, które najświętsza ofiara pana Jezusa powinna pokazywać. Mi to, co mówię, jak już wspomniałem, wydaje się tak oczywiste, że aż jestem trochę zażenowany, że o tym mówię, ale skoro pojawiają się te wątpliwości, te pytania, te zarzuty, i to dosyć często, to chyba jednak znaczy, że w jakiś sposób to nie jest oczywiste. Nie wiem. No, jeszcze raz, na wszelki wypadek streszczam. Nie jest najważniejszym piękny klimat, piękne budowle i, i to, żeby taka liturgia była klimatyczna. To nie jest najważniejsze, to mogą być jakieś środki, które mogą być mniej lub bardziej ważne. Dużo ważniejsze jest, żeby była prawdziwa wiara, żeby Kościół przekazywał prawdziwą wiarę i żeby prawdziwie korzystał ze środków ustanowionych przez Pana naszego Jezusa Chrystusa do przekazywania łask z ofiarą mszy świętej i z sakramentów. Nowy Ryt blokuje i przy, jeśli chodzi o przekazywanie wiary i jeśli chodzi o owocne korzystanie z sakramentów bo ukrywa czym te sakramenty są, ukrywa czym jest msza święta. A więc y, dlatego y, tradycyjna nauka, tradycyjna wiara i tradycyjna msza święta zapewnia i przekazywanie wiary i y, dostęp do czy owocne przystępowanie do sakramentów, bo y, sam ten ryt już y, pokazuje co się tutaj dzieje, oczywiście w połączeniu z tradycyjną nauką, no to, to się wzajemnie też tutaj uzupełnia. Obiecałem na samym początku, że powiem jeszcze jedno słowo a propos przejmowania kościołów. To też jest taka myśl, która gdzieś tam się pojawia, i to tak bardzo ciekawie, że z różnych stron, bo można zarówno usłyszeć zarzuty, że dlaczego bractwo właśnie nie przejmuje tych kościołów w Polsce. No, zwracam na to uwagę, że. Po prostu nie ma takiej możliwości, to znaczy kościoły są prawnie własnością Kościoła katolickiego, czyli konkretnie polskiej hierarchii, która reprezentuje Kościół katolicki w Polsce, i tutaj nie ma możliwości, żeby, żeby nie wiem co, przemocą, krucjatę obwołać i zwołać krucjatę i przemocą zdobywać te kościoły. Myślę, że, że nie bardzo jest taka możliwość. Natomiast pojawia się też zarzut z drugiej strony, i on jest moim zdaniem jeszcze bardziej fascynujący. Mianowicie tam, gdzie była taka możliwość, konkretna, powiedzmy tak bardzo historycznie uwarunkowana, to znaczy we Francji, gdzie kościoły są własnością państwa i są tylko jako udzielane, wypożyczane wiernym, po to, żeby mogli skorzystać z tych kościołów. I samo w sobie to oczywiście jest. Niezgodne z jakimkolwiek prawem ludzkim i boskim, to znaczy odebranie kościołów kościołowi katolickiego było kradzie... kościołowi katolickiemu oczywiście było kradzieżą. I tutaj też swoją drogą można użyć przykładu piusa 10 W odniesieniu do tego, o czym mówiłem wcześniej, gdzie święty plus 10 w tym piśmie, w którym protestował przeciwko tym prześladowaniom, które rząd francuski. Wobec Kościoła, świętego Kościoła katolickiego, przedsięwziął, między innymi właśnie wobec tego rabunku, jeśli chodzi o mienie kościelne. Tam, Pius X pisze, że nie, my nie ustąpiliśmy, jeśli chodzi o nasze kościoły, my ich nie oddaliśmy, one zostały nam zrabowane. Postawiono nam takie i takie warunki. Powiedziano, że te kościoły możemy zachować pod takimi i takimi warunkami. Te warunki oznaczają w praktyce wyrzec, wyrzeczenie się podstawowych praw kościoła, jeśli chodzi o e, takie, hmm, można powiedzieć, hmm, funk samo funkcjonowanie kościoła, czyli kwestia e, duchowieństwa, które posługuje, kwestia tego, e, na ile władza świecka może się umieszać w to, co kościół naucza, a czego nie e, naucza. E, pre, państwo francuskie powiedziało, że łaskawie nie ukradnie kościoł, kościołów francuskiemu kościołowi, jeśli on zgodzi się podpisać taki taki cerograf, gdzie zrezygnuje z takich i takich swoich praw i plus dziesiąty, Właśnie w duchu tego, co mówiłem wcześniej, mówi: "Non possumus, nie możemy. Lepiej oddać oddać, nie. Lepiej stracić, lepiej ścierpieć kradzież tych budynków kościelnych, niż wyrzec się tego, co jest nam potrzebne do głoszenia prawdziwej wiary, a więc prymat wiary nad budynkami. Oczywiście z czasem te wzajemne relacje Kościoła katolickiego i rządu francuskiego się zmieniają raz są lepsze, raz gorsze. Zasadniczo to funkcjonowanie praktyczne, funkcjonowanie Kościoła w tych kościołach zrabowanych i później. Użyczanych tylko wiernym, użyczanych tylko Kościołowi, to z czasem zostało uregulowane i przynajmniej przez pewien uzus, przez Kościół, powiedzmy tolerowane. Tak i tak Kościół francuski, Kościół katolicki we Francji działa cały czas, to znaczy na zasadzie korzystania właśnie z budynków, które zostały zrabowane Kościołowi, a później łaskawie użyczane przez władzę francuską. Nie znalazłem żadnych późniejszych dokumentów, które miałyby to jakoś regulować. Jeśli ktoś zna jakiś późniejszy, to znaczy po Opiusie dokument, gdzie, gdzie zostało to w jakiś sposób uregulowane pomiędzy Watykanem a Francją, to będę wdzięczny za, za podanie informacji, gdzie można to znaleźć. Natomiast jeśli takich nie ma, to znaczy, że przez UZUS zostało to, zostało to w Powiedzmy, przyjęte, uregulowane, no i w praktyce Kościół katolicki tak właśnie tam funkcjonuje. Ale ten sposób funkcjonowania wiąże się też z pewnymi, może nieoczywistymi od razu konsekwencjami, mianowicie jeśli znajdą się księża i wierni, którzy będą chcieli tylko tradycyjną mszę świętą w jakimś kościele i naprawdę się zbiorą, zgromadzą i, i będą chcieli mieć tam tylko tego księdza i tylko tą mszę świętą, to teoretycznie mogą się dogadać z samym rządem, żeby po prostu przekazał im ten kościół na, na użytek właśnie tylko taki. I tak było właśnie z kościołem San Nicola de Chardonnay w Paryżu. Przepraszam znowu, jeśli wymawiamy to w jakiś niewystarczająco francuski sposób. Gdzie kościół został przejęty przez Bractwo Świętego Piusa X w ten właśnie sposób. To znaczy ksiądz, który opiekował się tym kościołem, chciał odprawiać tylko mszę świętą trudencką. Jego wierni chcieli również tylko świętej trudenckiej. I w ten sposób, wierni okupując ten kościół, to znaczy zajmując go, biorąc go niejako przemocą w użytkowanie, zdobyli od rządu francuskiego pozwolenie na używanie go na własność. I dlaczego o tym tutaj opowiadam? To tylko na marginesie. Być może kiedyś nagram w ogóle osobny długi materiał na ten temat. Dlatego, że. Gdy ja dobrze pamiętam, gdy przychodziłem do bractwa, to ta historia tego przejęcia tego kościoła, ona była tak opowiadana z taką dumą, z taką radością, że tutaj to jest właśnie ten duch walki, tutaj przejmujemy, przejmujemy, uzyskujemy kościoły. Tam faktycznie było to bez większego problemu, choć nie bez wysiłku możliwe. I cała sytuacja tak się złożyła, że było to możliwe. I wydaje mi się to zupełnie naturalne. Że jeśli tylko można, jeśli tylko się uda, to msza święta Trdencka powinna być odprawiana wszędzie. Jeśli tylko da się taki kościół przejąć, to dla tej mszy świętej ten kościół został wybudowany. Natomiast można też spotkać, i to bardzo mnie zdziwiło, gdy spotkałem ludzi, którzy spamowali. Czyli wrzucali jakieś komentarze zupełnie niezwiązane z tematem oprócz i, i jakby szukali wszystkich możliwych zarzutów i, i niektórzy z nich postanowili właśnie to rzucać, że a jak to się stało, że ten kościół został przejęty, że jak bractwo mogło coś takiego zrobić. Dla mnie to jest fascynujące, że ktoś postanowił to użyć jako rodzaj zarzutu. Wobec bractwa. I moim zdaniem to świadczy o innej mentalności, nie mentalności e, takiego tradycjonalisty, klimatysty, dla którego klimat jest najważniejszy. Bo tutaj raczej chyba by klimatysta był skłonny zaakceptować no bo w końcu jednak, jednak jakiś duży kościół został przejęty, e to jest raczej taka e mentalność powiedzmy e tradycjonalisty prawnika, to znaczy, albo no właśnie nie jest tradycjonalisty, tylko po prostu e prawnika, czyli kogoś, dla którego li kogo litera prawa jest w jakiś sposób najważniejsza. I pomimo tego, że tutaj jakby prawo no, nie było to wbrew prawu, tak to po prostu e jest. To, można powiedzieć, to prawo świeckie jest zasadniczo bezbożne, że odebrano te kościoły i że po prostu łaskawie udziela je się kościołowi. Tak, czasami z czegoś złego Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro, i akurat ta chora regulacja we Francji sprawiła, że współczesna hierarchia kościoła, zmodernizowana hierarchia kościoła nie może powstrzymać tych właśnie licznych zdrowych, silnych, wiernych, mam na myśli w duchu, którzy chcą mieć mszę świętą trydencką i tam, tam powiedzmy, że ta, ta regulacja, która nie jest sama w sobie dobra, która odbiera hierarchii kościelnej pewne prawa, tam sprawiła ta regulacja, że to co się wiernym naturalnie należy, czyli katolicka wiara i katolicka msza święta nie mogła być odebrana przez tą zmodernizowaną hierarchię i dzięki Bogu, i bardzo dobrze. Natomiast oczywiście człowiek, który, który będzie skłonny do tego, żeby właśnie przede wszystkim cenić posłuszeństwo, nie byli cnotą posłuszeństwa, czyli najważniejsze jest właśnie posłuszeństwo wobec, wobec hierarchii, cokolwiek oni nie powiedzą, nieważne, co Pan Bóg mówi, nieważne, czy ta hierarchia czci demony, czy nie, czy kłania się upacza mamie, czy nie, czy całuje Koran, czy nie, nieważne, my musimy zachować posłuszeństwo za wszelką cenę, cokolwiek by oni nam nie mówili. Oczywiście. Cnotą posłuszeństwa to nie ma nic wspólnego, ale no z takim podejściem to faktycznie jestem w stanie zrozumieć, że dla człowieka to będzie niewyobrażalne, jak można taki kościół, na przykład właśnie w Paryżu, przejąć na własny użytek. A więc myślę, że ten przykład też pokazuje, że Bractwo absolutnie nie unika kościołów. Jeśli tylko byśmy mieli możliwość, żeby dostać takie kościoły, to jak najbardziej byśmy z tego korzystali. Tu też warto przytoczyć wielokrotne już doświadczenie, że hierarchia pseudokatolicka na całym świecie, gdy nawet sprzedaje kościoły, naprawdę wielokrotnie już tego doświadczyliśmy, to sprzedaje kościoły. Wszystkim, czy to są zielonoświątkowcy, czy to jest ktoś, kto chce przerobić kościół na restaurację i dyskotekę, to wszystkim można sprzedać, tylko nie lefebrystom. tak? Oczywiście, w cudzysłowie. A więc jeśli zgłasza się bractwo świętego plus 10, to wtedy nie sprzedamy lepiej przerobić na restaurację, niż odprawiać przez świętą trynęcką. Dlaczego? No to o tym mówiłem w materiale. Ostateczne rozwiązanie kwestii indultu, dlatego że się boją. Prawdę, dlatego, że razi ich to, że oni muszą sprzedawać kościoły, że ich ta odnowiona, nowa wiosenna odmiana katolicyzmu jest sterylna, bezpłodna, a tradycyjna wiara i tradycyjne sakramenty przynoszą owoce, prowadzą ludzi do zbawienia, sprawiają, że ludzie zmieniają swoje życie, budzą powołania, budzą katolickie rodziny. To im przeszkadza i no, to też pokazuje to też pokazuje co jest istotne, to znaczy, te właśnie prawdziwe owoce są istotne. To jest to, o co my walczymy, a piękne, sakralne budowle po prostu przyjdą z czasem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.